Właśnie goniłem kuriera. Chciał mi zwijać, kiedy dowiedział się, co właśnie mi dostarcza. Pewnie chcecie wiedzieć, co to. No dobra, to wam powiem. To Oporeno, telefon, który dziś debiutuje na polskim rynku. Ale ja, dzięki uprzejmości polskiego działu Oppo, mogłem zapoznać się z tym telefonem na kilka dni przed premierą, po to, żeby dzisiaj móc wam już o nim coś konkretnego powiedzieć. No to zapraszam na film i oczywiście witam was gorąco na kanale MGSM.pl, tak jak zwykle. Niektórzy z was pewnie westchnęli teraz z rozczarowaniem, że nie jest to ten model z 10-krotnym zoomem. Ale słuchajcie, moi drodzy, temu też niczego nie brakuje. Oppo Reno ma ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala zasłonięty szkłem Gorilla Glass 6. Po drugiej stronie telefonu jest Gorilla Glass 5, czyli też całkiem zacnie. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 3765 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 3.0. Nie jest to najszybszy system ładowania, jaki Oppo ma w swoim portfolio, no ale bez wątpienia jest to jeden z najszybszych. My tutaj testujemy model z pamięcią wbudowaną 256 GB i z 6 GB RAM-u, ale dla porządku wspomnę, że jest jeszcze wariant z pamięcią wewnętrzną 128 GB, a także z pamięcią operacyjną 8 GB. Sercem smartfonu jest Snapdragon 710, kontrolowany przez Androida Pie. Naturalnie z nakładką firmową Oppo, która nazywa się ColorOS 6. A fotografia? Główny aparat dostarcza Sony. To 48-megowa matryca IMX586 obiektywem o przysłonie 1,7. Trochę szkoda, że zabrakło optycznej stabilizacji. Jest tylko cyfrowa. No i ten główny aparat wspiera dodatkowa matryca 5 megapikseli z przysłoną 2,4 i ostrością na stałe. No wiadomo, jej domeną będzie rozmywanie tła. Z kolei na przodzie mamy 16-megapikselowy aparat z przysłoną 2,0, w takim ciekawym mechanizmie, który chowa go wewnątrz obudowy, ale o tym za chwilkę. No i może jeszcze dwa słówka na temat łączności. Na pokładzie mamy Bluetooth 5.0, jest NFC, jest też dwuzakresowe Wi-Fi, USB-C z trybem OTG i obsługa nawigacji GPS, GLONASS, Baidu i Galileo. A no i naturalnie jest też LTE z ulubionym pasmem Polaków, czyli B20. To na początek zróbmy szybki przegląd opakowania zestawu. Bardzo ładnie jest to podane. Pudełko ma niebanalny taki wydłużony kształt. Tu mamy oczywiście makulaturkę. Jest i sam telefon, oczywiście. Dobra, to telefon za chwilkę. Kolejna przekładka. Jak to wszystko jest ładnie podane, zwróćcie uwagę. Tak? Na miarę klasy premium. Jest pokrowiec silikonowy. Pod pokrowcem zasilacz oraz słuchawki, które przypominają mi pewien popularny, konkurencyjny model swoim kształtem. No cóż, mamy przewód USB, a pod nim igłę do otwierania gniazda. To może teraz szybki rzut oka na telefon. Co gdzie jest? Włącznik na prawym boku. Przyciski głośności na lewym. Zaraz obok przycisków jest szufladka na karty. Na górze wspomniany już mechanizm wysuwający przedni aparat fotograficzny, zajmujący praktycznie całą szerokość górnej ścianki. No i tam, jak widać, dodatkowy mikrofon. Na dole, wiadomo, drugi mikrofon, port USB-C, pojedynczy głośnik i hura, gniazdo mini jack. Z tyłu, jak już sygnalizowałem, podwójny aparat fotograficzny, matryca główna, pomocnicza, widać, mniejsza na górze, a pod matrycami taki dodatkowy wystający element, który chroni osłony obiektywów przed zarysowaniem, bo warto zauważyć, że tutaj aparaty są zlicowane z obudową telefonu. W ogóle nie wystają. Tył obudowy, jak już usłyszeliście wcześniej, jest wykonany ze szkła. Gorilla Glass 5. Szkłu nadano ciekawą fakturę, bo większa część jest matowa, taka satynowa, fajna w dotyku. Teoretycznie powinna się mniej brudzić taka powierzchnia. W praktyce, no dobra, sami widzicie, sami ocencie, jak dla mnie minimalnie mniej się brudzi niż powierzchnia gładka, a czy to się podoba, czy nie, no to już wasza indywidualna sprawa. Nie do końca jestem fanem takiego rozwiązania, ale muszę przyznać, że wygląda intrygująco. Zajrzyjmy jeszcze szybko do szuflady na karty. Nie ma miejsca na microSD. Może jesteście ciekawi, jakie aplikacje dostaniemy w Oppo Reno na start. No to patrzmy. Oczywiście pakiet od Google, to wiadome.
No i trochę narzędzi od producenta. Dyktafon, kompas, jest narzędzie do przesiadki z innego telefonu i szybka blokada ekranu. Kurczę, nie wiem po co taka ikona, ale no może się komuś przyda. Oppo daje też własny odtwarzacz muzyczny, menedżer plików, aplikację do konserwacji systemu, przeglądarkę wideo, Facebooka preinstalują, Operę, gdyby komuś Chrome nie wystarczał albo by nie lubił. Są oczywiście Google News i jest osobny klient e-mail. No i przestrzeń gier, czyli taka strefa dla graczy, gdzie można sobie podbić wydajność, wyciszyć powiadomienia i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze szybki rzut oka do zasobnika, czy czegoś nie przeoczyliśmy. No i informacyjnie, na start w wersji 256 GB mamy do dyspozycji 221 GB wolnego miejsca, niczego nie instalując, a poprawki zabezpieczeń są datowane na 5 marca. Oczywiście mowa na dzień dzisiejszy, na dzień powiedzmy premiery tego telefonu, a raczej kilka dni przed nią. Nie chcę Was zamęczać teraz nadmiarem informacji, więc powiem tylko o tym, co najważniejsze, o tym, czym się różni chociażby menu ustawień od tego, które mamy w standardzie w Androidzie. Ekran ma oczywiście filtr światła niebieskiego, ale tu mamy coś takiego jak inteligentna usługa. Cóż to jest? Moi drodzy, to jest tryb kierowcy, czyli telefon może wykrywać automatycznie, chociażby poprzez połączenie Bluetooth z naszym samochodem, że wsiedliśmy i że jedziemy i wtedy wyciszy powiadomienia. Telefon, wybrane numery dodzwonią się dopiero za drugim czy za trzecim razem do nas i tak dalej. Chodzi o to, żeby nam telefon nie przeszkadzał w czasie jazdy i nie rozpraszał nas niepotrzebnie. No ale jeszcze jest coś takiego jak wygodna pomoc. No i tu sobie możemy chociażby klawisze nawigacji poprzełączać w dowolnym formacie. Możemy sobie też w ogóle przejść na gesty. A skoro już o gestach mowa, to są tu dawno przeze mnie niewidziane gesty na zablokowanym ekranie i tak jak tu mamy na przykład napisane, możemy kreśląco na zablokowanym ekranie włączyć aparat. Jest też naturalnie wybudzanie podwójnym stuknięciem. Nie zabrakło również obsługi połączeń za pomocą gestów. Możemy uzyskać połączenie unosząc telefon od razu do ucha, możemy sobie przełączyć tryb z głośno mówiącego na słuchawkowy, po prostu też przykładając telefon do ucha, albo tradycyjnie obróceniem telefonu wyciszyć sygnał. No i kolejna ciekawostka to inteligentny pasek boczny. Czyli taki wysuwany z boku panel ze skrótami. Można sobie go włączyć tylko w orientacji poziomej, ale może być również włączony, kiedy trzymamy telefon tradycyjnie w pionie. Dosyć użyteczna rzecz i jak widzicie, można sobie go też w pewien sposób skonfigurować. No i naturalnie w ColorOSie znajdziemy również takie oczywistości jak klonowanie aplikacji czy praca na podzielonym ekranie. A zatem wiecie już, jak wygląda i co oferuje Oppo Reno. Pozwólcie teraz, że powiem jeszcze parę słów na temat moich wrażeń z użytkowania tego telefonu. Miałem go w rękach około tygodnia przed premierą, więc mogę już coś niecoś powiedzieć i w zasadzie możecie potraktować ten film jako taką skróconą recenzję po raczej takim, moim zdaniem, dość krótkim czasie użytkowania telefonu, ale jednocześnie już na tyle długim, że jakieś tam wrażenia z jego użytkowania mam. No to po kolei. Korzystając z tych jakże pięknych okoliczności przyrody, spieszę Wam powiedzieć, że ekran Oppo Reno naprawdę daje radę w takich słonecznych warunkach. Pozostaje czytelny, bez problemu można obsługiwać telefon. Czytelność jest oczywiście zachowana pod wieloma różnymi kątami. Nie ma też problemu przy współpracy z okularami z polaryzacją. Jedyne co tak naprawdę mnie wkurza, to czytnik linii papilarnych, bo nadal to nie jest rozwiązanie perfekcyjne, nadal według mnie zbyt często zdarzają mu się błędne odczyty, a kiedy tak sobie grzebiemy w ogródku na przykład i mamy palec lekko wilgotny czy przybrudzony, no to już w ogóle można zapomnieć. Na szczęście bardzo dobrze działa rozpoznawanie twarzy, czy w taki słoneczny dzień, czy przy nieco gorszej pogodzie, nie ma problemu. Lepiej chyba korzystać z odblokowywania za pomocą rozpoznawania twarzy. Nagadałem się już o stylizacji, to jeszcze chwilę o ergonomii. Włącznik po tej stronie, przyciski głośności po drugiej i to mi się trochę nie podoba. Nie chodzi o to, że przyciski głośności są na lewym boku, bo do tego można się przyzwyczaić, szczególnie jak już wcześniej miało się telefon z tak umieszczonymi klawiszami, ale moim zdaniem są za nisko. Powyżej jest gniazdko kart i kiedy trzymamy telefon,
No, trzeba robić trochę gimnastykę palcem. Mnie akurat trudno się do tego przyzwyczaić. Strasznie szumi ten wiatr i chyba słabo mnie słyszycie. Ale gdybyście chcieli pogadać w takich warunkach przez oporeno, przy wietrze, czy przy innym głośnym otoczeniu, telefon da radę. Głośnik słuchawkowy naprawdę jest dobry, oferuje dobre brzmienie i dobrą moc, chociaż czasem słychać go trochę za mocno na zewnątrz, a głośnik zewnętrzny jest równie dobry. Ani jeden, ani drugi nie dają powodów do krytyki. A jeszcze dodam, pamiętajmy, jest mini jack i dźwięk przez słuchawki również jest naprawdę bardzo, bardzo porządny. A skoro już o dźwięku mowa, to jeszcze dwa słowa na temat słuchawek fabrycznych. Są niezłe. Nie należą do najwygodniejszych, podobnie jak te, które próbują naśladować. Trochę mi się to nie podoba, no ale już niech będzie. Natomiast grają całkiem przyzwoicie, jak na zestaw fabryczny, to nawet bym rzekł, że zupełnie dobrze i można ich używać. To nie jest tak, że one muszą od razu powędrować do kosza, a wy musicie biec po lepsze słuchawki. Powiedziałem wam o dźwięku, powiedziałem o słuchawkach, no to jeszcze o pozostałych modułach łączności. W zasadzie wyposażenie w te moduły jest tutaj kompletne i wszystko działa tak jak należy. NFC daje się zapłacić, GPS naprawdę prowadzi bardzo, bardzo stabilnie, bardzo precyzyjnie i bardzo szybko ustala naszą pozycję. Nie ma problemu przy współpracy z akcesoriami Bluetooth. Wi-Fi też chodzi na dwóch zakresach bezproblemowo. No absolutnie nie ma na co narzekać. Jeżeli chodzi o zasięg, to również podczas majówki byłem w miejscu, gdzie wiele telefonów już, że tak powiem, się poddało podczas moich testów. Ten się nie poddał. Bez problemu zapewnił mi i łączność głosową, i dostęp do internetu, i to nawet robił lepiej niż konkurencyjny model znacznie droższy z tą samą kartą. Także no, jest pod tym względem naprawdę w porządku. Przyznam, że z tą wersją Color OS miałem do czynienia po raz pierwszy w życiu. Naprawdę. Jakoś dotąd telefony opomijały. No ale teraz już trochę tego interfejsu poużywałem i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest używalny. Jest bardzo sympatyczny, bardzo szybko można się do niego przyzwyczaić. Tu nie ma żadnych udziwnień, żadnych takich niespodzianek, które by nas zaskakiwały. No, jest parę użytecznych rzeczy. To, co mi się podoba, to możliwość wyboru. Można mieć interfejs z szufladą, taki jak widzieliście, można mieć też płaski, taki powiedzmy trochę iOS-owy. Można sterować gestami. No, te gesty są, powiedzmy, dosyć łatwe do nauczenia, no, wymagają przyzwyczajenia, tak? Ale są, tak? I możemy z nich skorzystać. To jest najważniejsze. I ogólnie cały interfejs jest prosty, przejrzysty, chociaż w kilku miejscach, na przykład w interfejsie fotograficznym, zauważyłem, że nie wszystko przetłumaczono. Oporeno nie rozczarował mnie pod względem wydajności. Daje się pograć, wszystko chodzi płynnie, wszystko chodzi stabilnie, telefon się nie tnie, nie spowalnia, wszystko działa tak, jak tego oczekujemy po smartfonie, powiedzmy, średniej, wyższej klasy. Tu jedynie ponarzekałbym na to, że nie da się rozbudować pamięci, co zapisuję po stronie niedostatków, niedociągnięć tego telefonu. Jeżeli chodzi o akumulator, to raczej jestem zadowolony. Co prawda miałem telefon tylko przez tydzień, w dodatku była majówka, sami rozumiecie, więc nie było czasu ani sposobności do bardziej wnikliwych obserwacji, ale. To co najważniejsze oczywiście już wyłapałem. Ładuje się szybko. To nie jest najszybsze ładowanie, jakie Oppo oferuje, ale jest naprawdę już szybkie. Telefon napełnia się w godzinę z kawałkiem, tak godzina 10 mniej więcej trwało ładowanie. No i tego zasilania, zależnie od tego oczywiście jak użytkujecie smartfon, wystarczy na przynajmniej na jeden dzień. Spokojnie, to na dużym luzie, bo ja się tym telefonem bawiłem, robiłem mnóstwo zdjęć, robiłem mnóstwo filmów. Zaglądałem do interfejsu, sprawdzałem różne funkcje i tak dalej, odpalałem masę aplikacji. Wiecie, no to co się robi zaraz jak ma się nowy telefon, taka pełna zabawa. Dość mocno bawiłem się tym wysuwającym się mechanizmem, także to też no, z pewnością żre baterię dosyć dobrze, bo tam jest silniczek. No i mimo to telefon ani razu nie padł mi przed wieczorem. Zazwyczaj dzień kończyłem mając tam jeszcze jakieś 30, czasem nawet 40% zapasu, czyli zacnie. Jakbyśmy użytkowali telefon już taki normalny, zbalansowany, spokojny sposób, to spokojnie te dwa dni ta bateria pochodzi na dużym luzie. No a pamiętajmy, że jeszcze możemy całkiem szybko doładować, więc akumulator zdecydowanie na plus. Z fotografii i filmowania za pomocą Oporeno również jestem bardzo zadowolony, jak na telefon kosztujący niecałe 2200. Naprawdę dobry poziom, zdjęcia dzienne świetne, zdjęcia nocne, no nie jest to poziom flagowca, ale też zupełnie przyzwoite.
Można powybrzydzać, no dobra, nie ma tego Zoomu, który ma jego droższy brat. No dobra, bez tego Zoomu można żyć. Mamy tutaj coś w rodzaju protezy, bo na pulpicie, na ekranie fotograficznym mamy możliwość włączenia zbliżenia dwukrotnego. No to jest jakaś tam hybryda, pewnie programowo robiona z tych dwóch matryc. Nie wnikajmy w technikę, w każdym razie te zdjęcia z dwukrotnym zbliżeniem są niezłe. Natomiast absolutnie odradzam korzystanie z zoomu cyfrowego, bo pełny zoom cyfrowy chodzi dziesięciokrotny. Zacnie, prawda? Ale przy tych dziesięciokrotnym zbliżeniu, no to już totalnie wszystko się rozmywa, obraz jest po prostu do kitu, więc ten dwukrotny w porządku, ale cyfrowego już dalej nie używajcie. No na pewno takim wyznacznikiem możliwości fotograficznych są zdjęcia nocne. Te tutaj, no nie są jakieś oszałamiające, ale jak na telefon za 2200 są zupełnie dobre, moim zdaniem. Nie ma tutaj na co narzekać. Jest jeszcze dodatkowy tryb nocny. Powiem Wam tak, musicie popróbować. Ja nie wiem, chyba nie umiem z tych trybów nocnych korzystać, bo poprzednio jak testowałem Redmi, to też jakoś tam narzekałem. Tutaj też jakiegoś szału wielkiego nie robi. W niektórych przypadkach zdjęcie z użyciem trybu noc wyjdzie naprawdę super. Aparat wyciągnie trochę z cienia, trochę detali, troszeczkę przygasi najjaskrawsze punkty. No, to musicie po prostu popróbować i tak jak powiedziałem, w niektórych warunkach ten tryb nocny naprawdę świetnie się sprawdzi, a w niektórych, powiem szczerze, różnicy wielkiej nie zauważycie. To bardzo mocno zależy od tego, co fotografujecie. Na pewno w fotografii miejskiej tryb nocny warto włączyć, bo wtedy zdjęcia są po prostu lepsze, a jak jest całkowicie ciemno, to czy macie ten tryb nocny, czy nie macie, to i tak te zdjęcia nie będą rewelacyjne, ale możecie się też posiłkować trybem manualnym, który tu jest. I można sterować czasem otwarcia migawki, jak też i czułością. No jak tu się pobawicie, skorzystacie ze statywu, no to i nawet w całkowitej ciemności coś tam da się uchwycić i nie będzie to całkowicie nieudane zdjęcie, będzie zupełnie przyzwoicie. Renault dość mocno przekonał mnie do siebie filmami. Są naprawdę dobrej jakości. Tu kompletnie nie było się do czego przyczepić. Obraz jest płynny, obraz jest ostry, bez względu na to, czy nagrywamy w 4K, czy nagrywamy w Full HD. Full HD dodatkowo możemy mieć 60 klatek, no w 4K już niestety nie, ale wystarczy 30. Jest naprawdę zupełnie przyzwoicie. Pamiętajmy, że to nie jest cenowy poziom flagowców, tak? Więc no, te oczekiwania też powinny być trochę niższe, ale mimo to, że nie jest to topowy telefon, tylko raczej taki mocniejszy trochę średniaczek, filmy robi naprawdę dosyć zacny. A, no i jeszcze parę słów chyba powinienem powiedzieć o tym wspaniałym mechanizmie, który na pierwszy rzut oka taką opinię usłyszałem, wygląda jakby się popsuł, wysunął się tylko z jednej strony. No ale nie, tak ma być, taki bajer, na pewno jest to oryginalne, na pewno jest to ciekawe. No i mimo tego, że producent zapewnia, że jest to bardzo trwałe, ja wciąż trochę się bawię. Podczas testu, kiedy ten aparat wyjeżdżał, już widziałem, że tam się zbierał pył, paprochy z kieszeni, kurz, na razie tylko kurz. No ale nie daj Boże, jakby to wpadło w piach. No to tam się porysuje na bank. Także uważajcie z tym telefonem, jeżeli chodzi o takie mocno zapylone środowiska. Na pewno nie rzucajcie go na piach na plaży, bo będzie niewesoło. A jeszcze taka jest ciekawostka, o której Wam powiem. Producent tutaj przewidział to, że telefon może upaść i ten mechanizm mógłby się w razie upadku uszkodzić. Jak telefon wykrywa, że spada, ten mechanizm się błyskawicznie chowa. Tych, którzy się obawiają, że on pracuje bardzo głośno, uspokajam. Głośno nie, natomiast w absolutnej ciszy dźwięk silniczka usłyszymy. Spróbujemy. Słyszycie taki cienki pisk, mam nadzieję. W każdym razie trochę go słychać, nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Natomiast, żebyście się nie zdziwili, że to się popsuło, po prostu mechanizm jest napędzany silnikiem elektrycznym i ten silnik wydaje pewne dźwięki z siebie. No, normalna rzecz. No i jeszcze taką małą anegdotkę przytoczę na temat tych moich obaw. Słuchajcie, jak robiłem relację z premiery Oppo, walnąłem takiego byka, że do tej pory mi wstyd. Powiedziałem, że producent przetestował ten mechanizm podczas 2000 cykli. Nie, 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 kochani. Znacznie więcej. Ponad 200 tysięcy cykli powinien wytrzymać, więc to jest mechanizm na lata. Natomiast no, to moje podszycie obawami jednak sprawiło, że się przejęzyczyłem. Powiedziałem, że dwa. No, dwójka z przodu była oczywiście. Niemniej, no powiem Wam szczerze, ja się naprawdę boję takich mechanizmów w telefonach, no bo telefon to jest coś, co nosimy w kieszeni i eksploatujemy w naprawdę różnych warunkach i moje osobiste odczucie jest takie,
że naprawdę już lepiej niech ma tego notcha, niech ma dziurkę w ekranie czy cokolwiek innego, ale niech tam się rusza jak najmniej rzeczy. No ale Oppo ma inne zdanie i miejmy nadzieję, że jednak obietnice producenta okażą się rzeczywiście rzetelne i mechanizm będzie się spisywał długie lata bez zarzutu. No dobra, to podsumujmy te moje pierwsze wrażenia po tygodniu użytkowania Oppo Reno. Z czego jestem zadowolony? Z wyglądu telefonu, z jego wyświetlacza, akumulatora, wydajności, z aparatów fotograficznych, chociaż no, pewne zastrzeżenia miałem, ale mimo to jestem zadowolony. Filmuję bardzo fajnie. W zasadzie ciężko się tutaj do czegoś przyczepić, co mnie w tym telefonie wkurza i irytuje. Przede wszystkim czytnik linii papilarnych. To nadal nie jest poziom czytników klasycznych płytkowych. Nadal te czytniki w ekranie moim zdaniem ustępują klasycznym i prędkością działania, i pewnością odczytu. Ale na szczęście jest zupełnie dobre rozpoznawanie twarzy, więc nie miałem z tym wielkiego problemu. No i druga rzecz, która mnie wkurza, to to, że nie mogę skorzystać z karty microSD. Owszem, okej, powiecie, że wielu z Was nie korzysta. No ja jednak korzystam, przyzwyczaiłem się do tego rozwiązania. Czasem warto mieć jakiś backup plików na wypadek utraty telefonu, coś, na co można zgrać te pliki. No, wiecie, scenariusze życie pisze różne, przydałoby się. Szczególnie, że slot jest podwójny, tylko że no niestety na dwie karty SIM wyłącznie. No trudno się mówi, no i to wszystko kosztuje 2200. Czy to ma szansę na naszym rynku? Powiem szczerze, nie wiem, naprawdę nie wiem, chociaż jest to telefon na pewno wyróżniający się, na pewno oryginalny. Jeżeli chcecie kupić jakiegoś takiego mocniejszego średniaka i nie mieć takiego samego telefonu jak wszyscy, to pomyślcie ciepło o tym Oppo, bo to jest naprawdę dosyć fajne urządzenie i poza nielicznymi wyjątkami naprawdę mi się podoba. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, żegnam się z Wami. Oppo Reno wraca do pudełeczka, a ja lecę robić dla Was kolejne recenzje, na które już dziś serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia, cześć!